Justyna, to jest też niesamowite, ponieważ ja przygotowując się do naszego wywiadu, przeczytałam kilka publikacji na Twój temat i fakt, że Ty teraz pomagasz dzieciom i tak bardzo w ogóle zaangażowałaś się w zupełnie inną przestrzeń zawodową niż wykonywałaś kiedyś, jest niesamowity. Ty poczułaś takie powołanie? Nie. Najpierw, to było odwrotnie, najpierw studiowałam, a później zaczęłam śpiewać. Znaczy, oczywiście śpiewałam też okazjonalnie i jako młody człowiek również, ale nigdy nie wiązałam z tym żadnej przyszłości. Więc no jakby wróciłam do korzeni, no bo tą pedagogikę specjalną to ja właśnie studiowałam, byłam na trzecim roku, gdy zaczęłam śpiewać w Wiktroje, także dokończyłam te studia, bo wiedziałam, że prawdopodobnie to jest to. Tego nigdy nie wiemy, bo dowiadujemy się tego tak naprawdę, gdy doświadczamy tego, czyli już w trakcie pracy wiedziałam, jak zaczęłam pracować, że to jest to właśnie. Jesteś też mamą. Twoje dzieci bardziej idą właśnie w stronę artystyczną, czy raczej tutaj takie przedmioty ścisłe? To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mój najstarszy syn, umysł ścisły, typowy matematyk, wybierze chyba, bo teraz będzie zdawał maturę, raczej matematykę stosowaną, gra na pianinie znakomicie, bardzo dobrze śpiewa i jest w ogóle mega muzykalny i mega artystyczna w ogóle dusza, pięknie rysuje i w ogóle takie sytuacje. Córka moja cudnie śpiewa, śpiewa sobie w domu, oczywiście ja na razie nie popycham ją nigdzie, żeby uczyła się czy cokolwiek, po prostu słychać, że bardzo dobrze to robi, a syn mój najmłodszy Gustaw rytmiczny jest genialny. Nie mam pojęcia, co z tego będzie, bo ja tak naprawdę kompletnie staram się iść za dzieckiem i nie kreować jego przyszłości, tylko lubię, jak dzieciaki same sobie wybierają to, co będą robić. A tutaj dotknęłaś tematu matury, a to już jutro. Tak. Stresujesz się bardziej niż syn? Jezus, stresuję się trochę, ale wiem, że jest przygotowany i wiem, że cokolwiek się zdarzy, że zresztą mówię, Ignacy, jak się okaże nawet, że się powinie ci noga i cokolwiek nawet jakby się okazało, że nie zdasz, to jest też jakieś fajne doświadczenie, będziesz mógł rok sobie, wiesz, nie wiem, popracować, pożyć, poudawać dorosłego, bo on ma 18 lat, poszedł jako 6-latek do pierwszej klasy, więc na luzie. Tak, no do tego podchodzę.